Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, zapomniałam o biuście całkowicie, żeby zrobić mojemu aniołkowi, ale poradziłam sobie, po prostu wyprofiluję taki górę sukienki, w jaki sposób, tutaj już część przykleiłam, po prostu z paska jednego takiego małego zbijam ręcznik i w ten sposób tutaj, no tak mi będzie ciężko, zaraz Wam pokażę, tylko przykleję, doczepiam. Doczepiam i pędzelkiem leciutko smoczonym w kleju i w wodzie moczę. On się przyklei ładnie. Tak robimy właśnie grubsze warstwy na sukience. No tak, będziemy chcieli jakieś fałdy, tutaj fałdy, no takie fale jakieś porobić na sukience, to możemy. Fałdy też możemy. Jak zrobimy grubszego aniołka, to i fałdy możemy mu zrobić. O, będzie góra w ten sposób ładnie wyprofilowana, więc myślę, że nie będzie to powodowało pytań, gdzie biust ma aniołek. Jeszcze może z jeden paseczek. Pamiętajcie, jeszcze nie wiem, czy ja Wam powiedziałam, jak pracujecie z klejem, ja mam stary stolik, to pamiętajcie, żeby położyć coś na ten stolik, bo od kleju zostaną ślady. Będzie ciężko go po prostu usunąć. O, jeszcze tu trochę podoklejamy. I teraz tak, do pracy ja kawałek okleiłam mojej sukienki. Możecie wykorzystać koronki. Najlepsze są koronki takie bawełniane, nie śliskie, bo one wtedy łatwe są do przyklejenia. Ja przeważnie z nich robię jakieś kołnierzyki, czy tutaj dół sukienki. Zaraz Wam pokażę, jak to się przykleja. Ja sobie dopasuję, zobaczę, jak u góry będzie wyglądać. Ale wydaje mi się, że będzie fajnie. Dobra. Wetnę sobie niewielki kawałek. Na razie odłożę. Teraz Wam pokażę, jak ja będę to robić. Po prostu przykładamy. Już mam tutaj jedną część, tutaj będzie druga. No. Pędzelek moczymy w kleju i po koronce przyklejamy, wmasowujemy, wklepujemy ten klej. W tym momencie ta koronka przykleja nam się do sukienki. Starajcie się tak nie za dużo tego kleju, tak żeby się przykleiła ta koronka, ale żeby nie była za gruba warstwa, bo później jest ona widoczna po malowaniu. Ta warstwa kleju. Tą koronkę możecie wkomponować w każdym miejscu sukienki, to już wyobraźnia Wasza zadziała na pewno podczas pracy. Nie musi to być koronka, może to być sznurek. Ze sznurka możecie różne ozdoby również wyprofilować, ukształtować i przykleić sznurek. Ja zresztą ten sznurek będę przyklejała. W wcześniejszych pracach go nie przyklejałam do sukienki, ale tutaj Wam pokażę, jak to można zrobić. Tu mam pewną koncepcję, zobaczymy, jak wyjdzie. A! Ja sobie elegancko przykleiłam górę tutaj, koronkę. Ona powinna się trzymać. Po wyschnięciu, po pomalowaniu, o malowaniu powiem Wam przy
drugiej części, bo najpierw ta praca będzie musiała wyschnąć. Będziemy później ją dodatkowo pocieniować, tą koronkę, więc będzie ten kształt, wszystkie ozdoby będą widoczne, ale to zobaczycie podczas wykończenia. Dobrze, mamy górę. Teraz tak, jeżeli chcemy wyprofilować, możecie zrobić całą pracę tak jak tutaj ja zaczęłam, czyli prostą, bez żadnych tam dodatków, a jeżeli chcecie, to możecie właśnie przyklejać sobie koronki, czyli na przykład możemy to zrobić w ten sposób, że możemy w pasie jeszcze ją przykleić, dodatkowo tutaj coś utworzyć lub wykorzystać sznurek. Ja mam taki dzisiaj, kupiłam sznurek bawełniany, bo co ważne, z takiego sznurka możemy robić, tak jak mówię, ozdoby. Ale w tym momencie, kiedy kleimy tą pracę, musimy się zastanowić, z czego będziemy wykonywać włosy. Czy to będą włosy sztuczne, takie jak mają lalki, zabawki, czy to będą włosy ze sznurka. Bo jeżeli te włoski mają być ze sznurka, nie mamy tych naturalnych, takich jak do lalek włosków, to musimy już to na tym etapie po prostu zrobić. Dwa różne w sumie sposoby, bo mogą być to włosy ze sznurka lub sznurka takiego bawełnianego lub włoski od takie jak są wykorzystywane przy lalkach, czyli te sztuczne włoski. Jeżeli u mnie będzie ten aniołek miał włoski te wykonywane ze sztucznych włosów, ale chciałabym Wam pokazać jak zrobić ze sznurka. Więc sznurek w kawałkach sobie tniemy. I tak jak robiliśmy to przy bombkach świątecznych na palonie, sznurek, moczymy rączki w kleju, smarujemy sznurek i po prostu go tutaj przyklejamy. Ja Wam to tak na surowo pokażę, bo niestety nie będę w ten sposób go wykonywała, ale jeżeli nie macie tych sztucznych włosków, to możecie tak zrobić. I po prostu ten zamoczony w kleju sznurek owijamy, tworząc włoski na głowie swojego aniołka. Później nawet możemy puścić tutaj, jak już tu mamy owiniętą górę sznurkiem, oczywiście w kleju, pamiętajmy, bo sam się nie będzie trzymał, możemy zrobić też mu kucyk i puścić ten sznurek tutaj w dół, też pociągnięty klejem, więc można kombinować, na pewno jest to też technika, którą możecie wykorzystać i na pewno będzie praca ładnie wyglądała. Później możemy wziąć gąbkę, zwykłą gąbeczkę zamoczoną w złotym czy w srebrnym sprayu czy w farbie. Ja mam tutaj na przykład te, co często pokazuję Wam w kursach moich, to jest farba akrylowa w sklepach dla plastyków czy na Allegro, czy w internecie możecie kupić. To jest w kolorze srebrnym, więc taką gąbką później też możemy przetrzeć ten sznurek i też będzie to fajny efekt. Ale ja wykorzystam dzisiaj sznurek trochę w innym celu. Tak jak tu widzicie, już zaczęłam przyklejać. Przyklejam go na sukience. Dodatkowo oprócz koronek będzie po prostu sznurek. Teraz nie ma tego efektu, dopiero po malowaniu pracy, bo jak ta praca nam wyschnie, zobaczycie te kolejne etapy. To jest u mnie, przy moim aniołku będzie pomalowana sukienka na biało, a później właśnie taką farbą będzie pociągnięty ten sznurek, że on będzie widoczny, srebrny albo złoty. Jeszcze przemyślę, w jakim kolorze zrobię, więc będzie on widoczny. Ten sznurek przyklejam w bardzo prosty sposób, a dlatego sobie przygotowałam tu ręcznik, żeby się nie ochlapać. Smaruję palce w kleju. Muszę go trochę... Nie wiem, jak inni to robią, no ale ja Wam pokażę, jak ja się bawię. W sumie powinnam sobie nałożyć rękawiczki, żeby się nie ubrudzić, ale tak na szybkiego pokażę Wam, jak ja to robię. Nałożyłam go w kleju. Oczywiście wszystko będzie brudne, no ale cóż. No ciężko mi to pokazać z przodu, ale po prostu go przyklejam, tworząc różne kształty. Dodatkowo możecie wziąć pędzelek i w tym samym momencie troszkę ten sznurek przyklejać, tak samo jak papier, żeby on się po prostu trzymał. Ja już zaraz przykleję, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Taką będzie miał trochę inną sukienkę niż w poprzednich wersjach.
troszeczkę go namoczymy, żeby się trzymał. I kleimy dalej. Palce się przyklejają, więc nie wiem, czy gumowe rękawiczki nie byłoby gorzej, jakbym miała na sobie. Nie próbowałam na dłoniach. Piesek biega. Słyszycie takie stukanie do mojego pieska? Ciekawy jest, co ja tu robię, jak zawsze. Pomocnik. Jeszcze kawałek. Będę pokazywała, to jest filmik, by był za długi, ale chociaż kawałek jak przyklejam. Później zobaczycie efekt końcowy. Możecie do tej pracy przed malowaniem, czy to jest taki etap, kiedy zdobicie, to możecie i guziczki wykorzystać, przykleić ładnie, już jakie tam pomysły macie, bo to nie musi być anioł, możecie zrobić jakąś damę, czyli wykorzystać kurs nawet u mnie na blogu, na kapelusze z pokrywek. Więc fajne efekty można zrobić i nie musi to być anioł. Teraz jestem skojona, ale no już prawie. Tu na dole wykończę koronką. Jeszcze trochę tego sznurka poprzyklejam. Ale pokażę mniej więcej, na czym to polega. Ten sznureczek będzie tak po prostu przyklejany jeszcze pomiędzy. Będzie jeszcze koronka, jakieś inne elementy. Ale taki sznurek możecie śmiało wykorzystać, jak nie macie w domu bawełnianych koronek, więc to, co jest przydatne, guziki, sznurki, można przyklejać. Mój aniołek, już ta pierwszy etap jest wykończony, czyli tak jak Wam pokazywałam, przykleiłam sznurek, dodatkowo dodałam elementy koronek i na takim etapie zakończam na dzisiaj pracę i zostawiam tą figurkę do wyschnięcia całkowitego, czyli myślę, że jutro, tak po 5-6 godzinach, w zależności jaką temperaturę macie w domu, bo u mnie, zobaczcie, podczas pracy już główka jest sucha, więc myślę, że na noc jak zostawię, rano stanę, będę mogła dalej pracować. Jeszcze tak wracając do włosów, bo wcześniej Wam nie pokazałam, już je właśnie wyjęłam. Ja mam takie włosy sztuczne. Są sztuczne włosy kupione jako no nie wiem, jak to nazwać, czy to jest treska, czy ja mam tutaj na jakiejś gumce dziwnej. Kiedyś kupiłam, bo po prostu mi do pracy były potrzebne takie włosy, więc takie włoski mam i z takich włosków korzystam. W moich aniołkach, jak zauważyliście, są włosy srebrne, ale ja po prostu te włoski maluję sprayem na zewnątrz i dlatego one później mają taki kolor, ale można je wykorzystać taki blond. Więc jak nie macie takich włosów, to tak jak wcześniej mówiłam, użyjcie sznurka i też możecie ze sznurka zrobić piękne włosy lub z jakiejś włóczki. Więc nie muszą to być takie włosy, które Wam teraz tu pokazuję. Do pracy możecie doczepić sobie guziczki, czyli gdzieś tutaj guziczek możecie. To jest właśnie ten etap, kiedy doklejamy takie elementy, tak? To później będą malowane. Czy guzik będzie czarny, czy będzie zielony, czy czerwony. Później ta praca i tak będzie cała biała, jak ją pomalujemy. Więc możecie wykorzystać różne elementy właśnie w tym momencie, kiedy ta praca jest sklejona, więc doklejamy takie typu elementy. Mogą to być też kwiatki papierowe, jakieś koraliki. Ja jeszcze może dokleję tutaj koraliki, więc to wszystko na tym etapie wykańczamy. Zostawiamy do wyschnięcia, a jutro będziemy malować. Będziemy malować na biało, więc wykorzystamy farby, które Wam jutro pokażę. A potem, gdy będzie anioł nam już schnął, zrobimy skrzydła. Pokażę Wam metodę zrobienia skrzydeł, więc zapraszam na drugą część kursu. Do zobaczenia.